Witam wszystkich w trzecim odcinku z serii The Capital, czyli stolica, którą przenosi Morsi razem z Mandarynem, no i tam częściowo Anulką i innymi gośćmi, aczkolwiek głównym projektantem i głównym przenoszącym jest tutaj Morsid i Mandaryn w sumie też, tylko że oni podzielili sobie te projekty troszkę inaczej, czyli bardziej za wierzbowisko odpowiada Mandaryn, a za samo przenoszenie stolicy bardziej odpowiada Morsid. Natomiast wieża, którą tutaj mamy, jest w 100% dziełem Sylwka, czyli Mandaryna. Więc zaczniemy tutaj teraz od tej wieży i ogrodów. Specjalnie poczekaliśmy, aż zapadnie zmierzch, bo podobno właśnie te okolice najlepiej odwiedzać nocą. Prowadź. Morsid, przywitaj się z widzami i prowadź. Cześć, zapraszam do oglądania ogrodów naszych. Tak będą wyglądały. Na razie to jest taki jakby trochę wstęp do nich, bo one będą dużo większe. Niemniej no tak chcieliśmy, żeby wyglądały. Czyli tutaj już częściowo jest zrobione, czyli będą takie jakby grządki z takimi wysokimi kopułami nad nimi. I na górze też widzę rosną drzewa, nie? Na tych kopułach. No fajnie to wygląda, fajny tak. Pomysł na takie trochę wiszące ogrody jakby. Szkoda, że na przykład nie ma takiej roślinki, żeby można było dać, żeby na przykład zwisała z tych dachów, nie? Tak. Szkoda. No, paru roślin brakuje, można byłoby to jeszcze fajniej zrobić. Niestety no, nie ma takiej możliwości. Za to tak faktycznie porównanie było dobre, bo obserwowałem się wiszącymi ogrodami Babilonu, robiąc ten projekt. I wygląda całkiem, widać potencjał, mimo że to jest początek, bo tam z tego co mówiłeś w poprzednim odcinku pokazywaliśmy, gdzie będzie granica tych ogrodów, no to... Będzie to dużo większa. Dobra, idziemy teraz, prowadź teraz do magazynu, prowadź. Jeżeli chodzi o wieżę, jeżeli chodzi o magazyn został wybudowany tak naprawdę przez naszą trójkę. Całą resztę wieży robił tylko i wyłącznie Sylwek. Wszystkie te rzeczy, które tutaj będziecie widzieć, to tak naprawdę to jest inwencja Sylwka. Za to magazyn został zbudowany przeze mnie, Sylwka i Anię. Tak naprawdę pamiętam, jak żeśmy wymyślali, jak ma to wyglądać. Różne elementy, różne osoby wymyślały, więc... Ale powiedzmy, że to jest nasza wspólna praca. Cała trójka bardzo dużo czasu spędziła na tym, żeby tutaj ten magazyn przenieść. Moim największym wkładem do tego magazynu jest wkłady do tych skrzynek. Zrobienie tych skrzynek. Znaczy, zrobienie to jest jedno. Wkład, który masz wewnątrz tych skrzynek. No tak. Jak sobie zerkniemy jakieś... Czemu nie mogę zerkać? Nie wszystkie są pełne, tak? Ale część jest pusta. Brak uprawnień. Nie dałeś mi uprawnień. Ty mi dałeś to hasło bez uprawnień. Ale to musisz zmienić ten, okej. Okay. Nie. Nie trzeba. Nie raz, nie dwa byłem. Wiesz, jak to wygląda. Jest tego dużo. Jest tego dużo. Mamy tutaj, tego tutaj pod dostatkiem wszystkiego. Jeżeli widzowie by chcieli wiedzieć, w jaki sposób się rozeznajemy, jeżeli chodzi o to, co gdzie jest w magazynie, to jak spojrzycie na ziemię, na każdym z czterech ćwierci macie inne metale wykorzystywane. I w zależności od tego, który metal jest wykorzystywany, to też te rzeczy znajdują się w skrzynkach. No, tak jak tutaj widać, tutaj jest miedź, tutaj jest właśnie żelazo. Tutaj jest miedź i oni sobie tak podzielili po prostu na cztery kategorie te rzeczy, nie? Tu jest brąz na dole, a z tamtej strony jest żelazo chyba. Bo jest to żelazo cztery i... Są no, tak, tak. Cztery metalowe kamienie, bloczki i cztery... Cztery metale i cztery, tak. Cztery są użyte. No jest to naprawdę olbrzymi magazyn, chyba największy, jaki widziałem w tej grze. Myślę, że ciężko będzie znaleźć większy u kogoś. Więc naprawdę jest to taka dość tytaniczna praca. Tutaj możemy teraz pozwiedzać wieżę. Tutaj, jak widać, dla trubadurki chyba jest szykowany pokój. Tak, tutaj będzie... Jeszcze nie został skończony, ale tak jest. Bo na razie minusem tych wszystkich NPC-ów jest to, że oni muszą być blisko magazynu, żeby mogli funkcjonować z magicznych skrzynek, bo w innym wypadku
W innym wypadku oni po prostu nie korzystają z magicznych skrzynek i trzeba im donosić, dlatego tu widzę, wymyśliliście tak, że po prostu będą nad magazynem mieć swoje rzeczy i dzięki temu macie łatwy dostęp do tych wszystkich, wiadomo, ich umiejętności. Tak. Tutaj już widzę, zaczęto robić. Najwięcej, najbardziej chyba ma. Stolarz tutaj wykończony swój pokój, najbardziej ma stolarz. Najwięcej zrobił w następnym pokoju. W następnym pomieszczeniu będziesz miał najwięcej, czyli u kolekcjonera. A, u kolekcjonera, no tak. Ja tu u kolekcjonera, jak biegłem przez te mury w poprzednim odcinku, wylądowałem, więc go kojarzę. I tak, to on ma tego. I on mi właśnie tego kolekcjonera, ja widziałem to, widziałem te pomieszczenia wszystkie, co tutaj teraz widzę, to widziałem, bo mi to Sylwek właśnie pokazywał tego kolekcjonera wtedy, jak tu byłem was odwiedzić. No to jest jego praca. No. Jego praca. On mi i wtedy... tutaj jest z powrotem, możemy sobie tędy przejść, tutaj my z wejście z powrotem wracamy jakby w mury. No to ja właśnie tędy przyszedłem. I tu nawet też jest jakiś mini magazynek jeszcze jeden. Który pewnie był zanim żeście ten duży zrobili, to pewnie ten był pierwszy. Nie, akurat na dół, szczerze mówiąc. Tak? No to po co jeszcze ten mały? Ten mały został zbudowany tak naprawdę po to, żebym miał przy budowie murów bliżej do... Żebym nie musiał biegać do głównego magazynu, żebym mógł sobie tutaj wbić. No dobra, to chodź teraz na górę, bo zrobimy teraz przebieżkę po murach i potem pokażesz jeszcze tą 1/3 stolicy, której nie widzieliśmy w poprzednich odcinkach. Tutaj na górę wieży byliśmy, ale wybiegniemy na górę, żeby pokazać jeszcze raz tak, jak to wygląda w nocy. I zlecimy ten. Ja idę na samą górę teraz wieży, nie? Więc chodź. Muszę sobie tutaj podświetlić mieczem, bo mam ciemno. No i akurat się skończyła noc. Zdążyliśmy obejrzeć to, co mieliśmy obejrzeć w nocy, to zdążyliśmy obejrzeć nocą. Idziesz na górę? Halo, Michał. Michała nam wcięło. Może mu internetu zabrakło? Czy co? No dobra, żeby tutaj nie przedłużać, to w takim razie Michał zaraz pewnie się dołączy. Ja przejdę się po tych tutaj murach. Tutaj ten przód stolicy widzieliśmy. Tutaj nie widzieliśmy tamtego fragmentu z prawej strony, który na białym klocku jest dobudowany. Tam nie byliśmy. I nie byliśmy tutaj na tym fragmencie, tutaj gdzie jest ta wieża i w tej wieży nie byliśmy. Więc zaczniemy sobie od przebiegnięcia. Tak, co się z Michałem stało? Na szczęście ten serwer jest... To jest serwer, a nie u kogoś na komputerze. Więc dlatego mnie tutaj nie rozłączyło. Przejdziemy się po tych murach. A w międzyczasie, mam nadzieję, Michałowi uda się dołączyć. Idziemy najpierw w prawą stronę. Jak widzicie, to jest tak kolosalny, kurde, projekt, że żeby ten projekt skończyć, to ja myślę, że chociaż miał robić cały czas tytaniczną pracę, bo on naprawdę dużo godzin poświęca na to, to i tak zajmie mu to jeszcze ładnych parę miesięcy. I tu mamy wyjście na to miejsce, gdzie nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy też tej wieży, zaraz tam do niej pójdziemy. Tutaj myślę, że do tych budynków nie ma co wchodzić, żeby nie przedłużać odcinków, bo one, tak jak powiedział Michał, są puste, bo robi on je w wersji takiej deweloperskiej, ale z zewnątrz możemy sobie je obejrzeć. Tutaj drugi budyneczek. Też nie ma co, tak jak mówię, wchodzić, bo to wszystko wersja deweloperska. I tutaj trzeci budynek. Zobaczcie, ile oni tutaj, kurde, popatrzcie, tutaj jest kolejna skała, którą musieli całkowicie usuwać, żeby móc budować. Oni trochę, moim zdaniem, to jest oczywiście to moje zdanie, wybrali troszkę złe miejsce na budowę tej, w sensie, inaczej, nie jest to złe miejsce, to jest po prostu miejsce, które przez to, że tu było tych górek dużo i jak im wpadł ten pomysł, no to po prostu olbrzymią ilość pracy trzeba wykonać, żeby usunąć te góry. Jakby trochę się przesunęli w inną stronę z tą stolicą, to by mieli trochę mniej roboty, ale wiadomo. Cześć,
pory mam zerwane połączenie z netem, nie wiem, coś się wydarzyło pewnie u dostawcy. No, tak jak myślałem, ale ja spokojnie, ja kontynuuję odcinek, pokazuję właśnie tą wieżę tutaj taką, co na środku w większości jest pusta, ale tam przy murach co jest. Pokazałem te budynki tutaj białe i tak myślałem, że wrócisz, no po prostu kontynuuję odcinek i poszedłem tam, gdzie nas nie było, żeby to wszystko pokazać, idę wzdłuż murów, a ty po prostu dołączaj i pokażesz nam dalej resztę. Ja teraz... nie wiem, kiedy będę mógł dołączyć, bo nie mam neta, a teraz to mogę tam przez komórkę, więc... Aha, tak, teraz jesteś przez komórkę, nie? Tylko dołączyłeś. No to ten, ja będę mówił, gdzie jestem, to ty najwyżej, bo przez komórkę nawet cię nieźle słychać. Ja będę mówił, gdzie jesteś, a ty możesz o tym miejscu coś opowiedzieć. Powiedz mi jedno, tutaj jak jest ta... No. Ja idę teraz wzdłuż murów. Po prostu pokażę, że to, co gdzie nie byliśmy, trudno, będzie końcówka odcinka bez ciebie. Tutaj byliśmy z dołu, wchodziliśmy tutaj górą, pokazywaliśmy to miejsce od tamtej strony, jak przechodziliśmy to przez to przejście przez jaskinię, no to tutaj właśnie były te mury. I teraz jesteśmy tutaj przy tych murach. Powiedz mi, tutaj jest takie miejsce, gdzie jest właśnie to ognisko, gdzie jest cały plac zrobiony. Jest sam plac, ale nie ma nic więcej. To tutaj teraz będziesz dalej budował, tak? Ostatnie te miejsce, które jest do zbudowania, a powiem dlaczego w ten sposób. Dlatego, że tam tak na dobrą sprawę jest najwięcej zniszczonych budynków. Takich naprawdę już zagrzybiałych. Takich, gdzie trzeba tak naprawdę sobie wymyślać, co jest, bo tam jest gruz. I tak naprawdę trzeba koncepcyjnie wymyślić, jak to dobrze ograć, żeby tam zrobić. Poza tym tam jest brama jeszcze jedna, której u nas no, nie będzie, dlatego że ona wychodzi bezpośrednio w stronę iglicy. Tak, a iglica ma też czerwony w ogóle ten, nawet jakbyście chcieli bliżej iglicy, to się nie da, bo iglica ma czerwony no, obramówkę, gdzie nie da się budować, nie? Dokładnie tak. Ja tutaj wszedłem. Dokładnie ten sam problem mieliśmy, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o odbudowę stolicy, nie? Też jest na czerwono i też nie możesz tam niestety budować. Stąd też przenosiny. Tak, bo początkowo ty chciałeś w ogóle robić. Skąd się wziął pomysł? Bo początkowo chciałeś robić remont Fordu stolicy, ale ile się da odremontować, ale się okazało, że prawie nic się nie da odremontować. No to w ogóle nic się nie dało wyremontować. Tam całość stolicy jest na czerwono. Na czerwono. Nie ma ogniska wybudować nawet, nie? W stolicy i musisz koło stolicy wybudować ognisko, bo w samej stolicy nie wybudujesz, bo jest cała przestrzeń na czerwono. No. Więc tam niestety nie da się zrobić remont for you. A szkoda, bo powiem szczerze, ja podejrzewam, że już byśmy skończyli projekt cały. Tak. Jestem pewien, tak? No bo jakby wiesz, jak widzisz przestrzeń, to nie musisz jej jakoś spektakularnie wtedy. Nie musisz sobie tego liczyć. Wiadomo, to odległości też inaczej możesz sobie. To wszystko wygląda. Znaczy, czasami łatwiej, liczyć tak? Trzeba, no ale no, jest dużo łatwiej, bo masz tak, od razu masz odnośnik. Nie? Nie? A tak. Tutaj nie masz tak naprawdę żadnego punktu odniesienia, bo wszystko sobie przeliczasz po swojemu, nie? Tam można byłoby to zrównać z ziemią i coś pomyśleć. Nie wiem, gdzie teraz jesteś, poczekaj, zaraz sobie... Wiesz co, ja teraz jestem, no zwiedziłem tą prawą stronę, bo tutaj nie wchodziłem do środku budynków, bo nie ma sensu, bo patrzyłem, tam są większość puste, no po prostu, no, tak jak mówiłeś, odbudowujesz budynki, a nie skupiasz się na środkach, bo na środkach, no to będziesz skupiał się potem, nie? Teraz jestem w tym takim budynku, gdzie jest w połowie zrobiony, taki ucięty tak, jakby dach. Dotąd dochodzi... Ognisko. Tak. Ognisko. Tak, i dopiero jak dołożysz to ognisko drugie, to... Tak, to już... dopiero tutaj... No, mów. Tutaj tak naprawdę tak. Tutaj są ogrody cesarskie, to jest to miejsce, tak, w którym normalnie jesteś. Tutaj też tak, skrzynka jest zakopana, nie? Tutaj też jest oryginalnie skrzynka tak, zakopana. Dokładnie tak. W tym miejscu. No. Mhm. Tutaj też... Tak, tutaj fajnie, bo dość dużym problemem były te wszystkie rzeczy, co są tutaj, tak? Czyli jakby te przejścia, co masz tu,
ten dom jest ciekawy do odbudowy. Ten dom tutaj. Był ciekawy. Tak. Był ciekawy, no bo tak naprawdę tak. No, mocno skomplikowane przejścia i takie, wiesz, takie nie kwadracik, tak, tylko właśnie takie tutaj. Tak, między tymi domami. Ja te domki pamiętam ze stolicy, no. Między tymi przejścia, wiesz, takie rzeczy. Tak, no, w ogóle stolica jest taka, że ona tak ma właśnie tych dużo tych takich przejść i takich właśnie połączeń, nie? Tak, dokładnie. Ja to, co zrobiłem, to tak, różnią się mury, ponieważ ja w większości starałem się zrobić tak, żeby na mury dało się dostać z różnych miejsc. Tak jak sobie tutaj teraz zeskoczysz na dół, to tutaj tego nie ma wszystkiego. To znaczy tutaj masz to wszystko, jest rozwalone, tutaj płynie rzeka lawy w tym miejscu mniej więcej, gdzie teraz jesteśmy. Tak, tam dołu w ogóle nie ma. Te blanki zostały trochę zmienione, dlatego że ja chciałem, żeby one były możliwie użyteczne. To znaczy jakby, żeby nie było takiej sytuacji, w której jakby coś jest, żeby było, a nie po to, żeby było funkcjonalne. Dlatego no są tak. Trochę zmienione. Tutaj jest przestrzeń dla strażników. Ja, ja dużo, jeżeli chodzi o Remont for You, to dużo miejsc gdzieś tam właśnie modyfikuję pod kątem użyteczności, bo po prostu jest to zaprojektowane czasami kiepsko. Tak, że na pierwszy rzut oka wygląda ok, ale potem jak człowiek przemyśli, no to nie ma to funkcjonalności. No i tyle. I trzeba po prostu tą funkcjonalność tym budynkom dodawać często. No tak. Co, wbijasz na wieżę? Właśnie weszłem tutaj. Tak, ona jest jeszcze w stanie surowym, tak naprawdę po prostu potrzebowałem. No tak, niedawno żeś dopiero zaczął ją widzę budować. Tak. Ona jest jednym z ostatnich rzeczy, która teraz była budowana i tak naprawdę jest punktem odniesienia, żeby tam sobie resztę rzeczy stąd zrobić. A ponieważ ona jest dość kiepsko zrobiona i też jest do przebudowy całkowicie, więc ją sobie zostawiłem po prostu, jak już będę ją robił, to chcę ją całą zrobić po prostu z jakimś zamysłem konkretnym. Bo na przykład te drabiny mi się absolutnie nie podobają, będą na pewno tu schody zrobione. Tak. Zresztą tak jak widać tutaj na samym końcu, bo już sobie tutaj sam koniec zacząłem robić, tak? I tak ja bym chciał właśnie jakieś takie schody, jakąś klatkę schodową zrobić, taką, żeby to było fajniejsze, łatwiejsze do wchodzenia z jakąś przestrzenią i tak dalej, tak? Mhm. Więc tam został, tamten obszar, który został, to jest tak naprawdę ten obszar slumsów. Tak? I ten obszar slumsów, mówię, on jest najbardziej zniszczony i taki, że najtrudniej tam cokolwiek wymyślić samemu. Trzeba to jakby robić. Tam są tak naprawdę 4 budynki tylko, a reszta takie, które się do czegoś nadają, a cała reszta to jest wolna inwencja i trzeba to po prostu jakoś tam pomyśleć. Za cmentarzem tak naprawdę z tamtej strony już nic nie ma. Jest tylko na wprost, tak jak ja teraz stoję tam, jak widzisz ten pasek taki, to tam tak naprawdę powinien iść mur. Mhm. Więc jeszcze cała ta część jest do wycięcia skały, która jest do tego paska. No i po drugiej stronie w zasadzie tutaj jak wchodzisz tymi schodami na górę, to tam są jeszcze 3 budynki i za tymi 3 budynkami jest już fort. A tutaj z tej strony z kolei, tutaj zaraz pod nami w sumie jest tam zaraz za tym pierwszym budyneczkiem, który tutaj widać pod nami, jest przejście i tu jest ten most taki, który masz w wejściowy od tej strony. Bo fort gdzie będzie? Bo fort jest... Fort jest tu po lewej stronie. Tu jest ten most taki, który masz w porcie. Tak. Ale nie port, tylko wiem. Port wiem, gdzie z lewo. A fort jest prosto. Czyli teraz będziesz dawał ognisko tutaj, jak jest ten budynek tutaj, połóweczka, to tutaj będziesz robił ten fort, tak? Tak, fort jest dokładnie w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem. O, tutaj jest fort. Tu się zaczyna już fort. Czekaj, gdzie ty jesteś? Zeskocz na dół. O, tu jest fort. No, tu się zaczyna fort, no. No tak, bo to idzie w tą stronę, no zgadza się. Bo wyście też inaczej troszkę zrobili pod kątem stron świata, inaczej trochę. Ta stolica jest, nie? Nie, wydaje mi się, że jest tak samo. Chociaż nie, właśnie dobrze mówisz, tak samo jest, dobra, nie, tak sobie patrzę na mapę, nie, tak samo jest, no. Tutaj masz ten. Jak sobie zobaczymy tutaj, czekaj, ja tu popatrzę sobie teraz tak na mapkę,
jak tutaj widzę, plac straganiarzy, czyli tego portu włóczni nie przenosicie, bo port jest mało ciekawy według ciebie, no i nie starcza przede wszystkim ognisk, nie? Znaczy ja bym przeniósł wszystko, gdyby były ogniska. Tak. Nie? I teraz jesteśmy tutaj. Tylko to ognisk. Szkoda, że na mapę nie wrzuca się, bo tutaj jak widzicie, tutaj jest ta stolica. Zobaczcie, że to jest mniej więcej wielkościowo podobne do tego, co tu jest. Nie? I brakuje tego fortu, ale ten kwadrat tutaj, bez oczywiście portu, ten kwadrat mniej więcej odpowiada temu kwadratowi tutaj, bo tak ogniska dotąd idą. No. Cesarskie ogrody tu są, czy jest to? No dobra. Jeszcze możesz pokazać tą stronę, zaraz gdzie to jesteśmy, bo tutaj, tu nie byliśmy. Tutaj ma kotwiczkę pode mną. Jakbyś potrzebował. To tam jest kotwiczka. A możesz też wskoczyć. A już skoczę, bo nie widzę kotwiczki, nie wiem. Ślepy jestem. A bez pomiędzy. Ale dobra. Tutaj będzie brama i tutaj jest ten most, który też będzie szedł, tak? W tą stronę. I to jest tak naprawdę jedyne. A tutaj będzie dalej mur wybudowany, który będzie szedł dookoła i tam będzie się zbiegał przy tym. No i tyle. Przy forcie, nie? No. Przy forcie, dokładnie. Tak, jeszcze tutaj tych fragmentów, ale tu mówisz, że te domki wszystkie są w środku niepowykańczane, więc tak przejdziemy się jeszcze tutaj tak z zewnątrz zobaczyć, bo w środku wiadomo, jak Michał już zrobi, to nas na pewno zaprosi i w środku też obejrzymy, a tutaj przebiegaliśmy, nie? Tak, przebiegaliśmy. Tak, tutaj byliśmy. Tutaj już tak naprawdę byliśmy, ten kawałek też już widziałeś. Tak. W sumie port mamy zrobiony, to tam został tylko i wyłącznie jeszcze chyba ten jeden budynek, ale go pewnie widziałeś, jak mnie nie było. Czyli ten za ogrodami ta baszta taka. I to jest wszystko. Tak, byłem na tej baszcie, tak, dokładnie. No, tutaj jeszcze przejdziemy się na zakończenie odcinka tak murkiem. Zobaczyć, jak to wygląda. Bo całych murów nie obeszliśmy dookoła. Tu jest w ogóle ta wieża, którą... Bo jak się zaczyna grę, to tam nas prowadzi do tego jednego, do tej jednej wieży. I to jest ta wieża tutaj, co teraz jest. Te. Tylko, że wtedy ma ona tutaj dziurę, nie? Tak. Tak, bo tu jest ten fragment... Nie, to jest ta... Tutaj. Tu jest ten fragment muru chyba, co to się zaczyna. Ale poczekaj, bo ty jesteś teraz na murach, tak? Poczekaj. No chcę znaleźć ten fragment muru, gdzie tam prowadzi nas... Ten na... zniszczony. No ten początek, co tam się wchodzi po drabince i po tym. Taki pierwszy... To poczekaj, ale to o forcie mówisz. Nie o forcie. Jest... Albo to jest tutaj ta wieża. To jest zniszczone, ten, poczekaj, bo ja bym chciał wiedzieć, w którym miejsce... O Jezus, no pierwszy, pierwsze miejsce, kiedy wchodzisz do ten, co cię prowadzi ścieżka, no to jest tutaj, tak? O. Ścieżka to cię prowadzi tam przy wejściu, przy murach. Nie, tutaj jest, chyba że pominiesz, nie zauważysz wyjścia, tam jest takie rusztowanie, drabinka i hak, i tam się wchodzi do góry i to jest pierwsze miejsce, które ja znalazłem przy wejściu do... Wiem chyba, o co ci chodzi, ale zastanawiam się, czy dwóch rzeczy nie mylisz ze sobą, bo ta drabinka jest przy tym wejściu do fortu. Nie, tu jest. Tam też jest. Tak? No może. A możemy się przejść, jak mi nie wierzysz. No i sobie nie, pokażę. Słuchaj, ja mniej więcej pamiętam, no znam to... Może nie na pamięć, ale mniej więcej... No tak. To trochę w sumie chyba źle mówiłem, bo to chyba to powinno być tutaj gdzieś, bo to początek przecież. Tu masz zniszczony mur, całkowicie. To miejsce, które tutaj teraz jesteśmy, to tutaj masz... Tu tego kawałka muru w ogóle nie ma. O tego. Dobra, zróbmy teraz... inaczej, wiesz jak zróbmy? Przenieśmy się na to ognisko i teraz jeszcze na koniec pokażemy tą stolicę. Ja ci pokażę, o co mi chodzi przy okazji. No dobra, no to dawaj. Pokażemy, jak wygląda stolica oryginalnie. Tutaj sobie widzowie mogli zobaczyć, jak wygląda ten. A tutaj ognisko postawili w tym miejscu i...
O, dobra, pojawiła mi się postać. Możecie to zobaczyć teraz mniej więcej, jak wygląda. O, tutaj mam nadzieję, mi się uda wylądować jakoś. Tutaj fajnie widać różnicę na tym. No i tam jest ta świątynia. Ta świątynia tutaj jest ciemna. Nie ma niestety takiego kamienia i on zrobił ją właśnie z marmuru tutaj, Michał. Ale tutaj, o, zobaczcie, jest całkowita grzybnia, to co on mówił, i tu musi, tu jest ten cmentarz, nie? Nie, tak, tu jest ten cmentarz. Cmentarz jest tam z boku, na samym początku jest cmentarz, jak lecisz z tamtej górki. Tak, i tu jest ta świątynia. No właśnie cię szukałem, już to znalazłem. Jesteśmy na świątyni. Tak, tu zobacz. Cała ta po lewo, zobacz, że masz praktycznie same zniszczenia i grzybnie. No. I dlatego to jest ciężkie. I tam masz bardzo dużo gruzu i grzybni. Tak. I stąd jakby to, że odbudowa całej tej strony będzie taka, no, dosyć ciężka, tak? Bo sam cmentarz masz tam, tak jak ja teraz się patrzę. Tam przy górach samych, przy samej tej górze. No, a ty je trochę przesunąłeś, ten cmentarz. Nie, jest dokładnie tak samo, w tym samym. Aha, nie, tak samo jest, no bo tu jest ten korzeń, tak. Tu masz to przejście takie, tam masz cmentarz, nie? Mhm. Tu jest ten korzeń, tu masz to wejście takie pod spodem do tych katakumb pod świątynią i tak dalej. To jest wszystko tak samo. Tu masz te budynki przy tym, tak? Tu jest ta wieża, której ja nie z zewnątrz jeszcze nie robiłem, i ten jeden budynek, który tutaj widać zaraz przy tym. Jedyne zmiany, które tutaj można zaobserwować, to są te zmiany tego kawałka muru, który tutaj jest, tak? Bo on mi się nie podobał całkowicie. Ten mur tutaj na dole jest zmieniony tak, żeby dało się po nim normalnie poruszać, tak? No i tak jak mówiłem, tutaj masz... O! Tutaj nie masz nic. Tutaj masz dziurę z lawą. Tak, tu jest dziura z lawą. Wszystkie te rzeczy były zmieniane, tak, bo no, trzeba było to pozmieniać. No, dobra. To teraz chodź tutaj. I tu jest ta wieżyczka. No i zobacz, tu jest hak. Tak jak mówiłem. Jest hak, z tamtej strony, dobra. I drabinka. Wiem, o co ci chodzi, dobra. To jest pierwsze wejście do stolicy, gdzie się... To tam, gdzie myślałeś, że to jest, że jesteś w dobrym miejscu, to tak, to jest ta wieża. No. Bo tam dalej idą mury, tak, przecież, no. To jest ta wieża, tak, dokładnie tak. A tam dalej masz, no ja tego koła nie mogłem zrobić, nie, ale stąd, z tego masz odbudowane, tutaj jest ta platforma odbudowana i dotąd jest odbudowane. Tu możesz wejść na to i tutaj jest, ta przestrzeń też jest odbudowana, którą tutaj widzisz. Nie, tylko właśnie to, czego nie ma i czego ja robić raczej nie będę, to jest ten port, który widać tutaj na wprost. Tak, tych rzeczy raczej robić nie będę, bo... Bo nie ma jak. Znaczy, jest jak, tylko... Nie ma jak, bo ogniska ci braknie, no. Tak, no musiałbym, znaczy minusem jest to, że musiałbym wierzbowisko wykończyć, a nie chciałbym, bo chcę stawić właśnie wierzbowisko tak, jak jest zrobione przed nas, żeby było. No i tam jest port, nie? No, i tam jest fort i tego fortu jeszcze nie ma. To, co tutaj jest, to miejsce, które jesteś, to wszystko odbudowane, nie? Mhm. To tutaj, co tutaj, te przejścia i tak dalej, to wszystko jest odbudowane, aż do wieży, nie? Po lewej stronie. Teraz przeniesiemy się, zobaczcie sobie, jak to wygląda tutaj, i przeniesiemy się teraz bezpośrednio na tamto ognisko, żeby widzieć z tej samej strony. Musi nam tylko oczywiście wszystko wskoczyć. Rozumiem, że chcesz ten sam dach odwiedzić. Wiesz co, no możemy ten sam dach. Tylko ja teraz jestem tutaj na dole, ale już mam tutaj haka, dobra. Ten sam dach, w sensie to było tam staliśmy. Ta stolica tutaj, jak jest odbudowana, to zobaczcie, że to zupełnie inaczej wygląda, no bo już jest odbudowane, nie ma tych zniszczeń i... To jest... O, tu. Tu, gdzie ja ta tutaj staliśmy. W tym miejscu. Gdzie? Stałeś. O, tu. Na tym budynku stałeś.
Tu? Gdzie ja teraz stoję. W tym dokładnie miejscu, gdzie ja teraz stoję, stało się. Ale ja cię nie widzę. O tu. Tutaj. No przecież ja tu mam okrywę. No tak, bo tutaj troszkę też zmienia nam ten kamień tutaj, nie? Z lewej strony ten tak, mur. Tak, no bo tutaj normalnie masz ten, tak? Ale tutaj pod wieży i tak jak sobie popatrzysz tak dookoła, no to masz to samo, tylko tyle, że no tak, tu masz wieżę. Jeszcze tą i tą skałę, której normalnie tu nie masz, to jest normalnie port. Tak, a tutaj jest normalnie port, tylko że teraz tutaj nie ma portu, tylko jest ta skała. Ja bym tą skałę wywalił totalnie, jak się da. Bo ona daje za dużo cienia, moim zdaniem. Nie tylko można. Ja bym też to wywalił, ale to... Aha! Nie będę mógł na to. Ale wiesz, możesz postawić a nie, bo jak postawisz ognisko i potem usuniesz, to się pojawi na nowo. Dokładnie tak. No. Jakby się tak dało, to już dawno bym tutaj, wiesz... Uwalił to. Planował, ale ta. Generalnie... Nie problem, da się tak. Problem tych ognisk jest duży. Przydałoby się przynajmniej jeszcze ze trzy. Żeby się nie odradzało, bo da się to zrobić, ale żeby się nie odradzało, to musiałby co 30 minut, bo minimum 30 minut, bo tu jest serwer taki stały kupiony, więc co by się dało to zrobić, ale co 30 minut ktoś musiałby w to miejsce stanąć, żeby się nie odnowiło, bo jak ktoś jest aktywność, to się nie odnawia wtedy, nie? Nierealne. Nierealne, żeby ktoś co 30 minut tutaj łaził i stawał w to miejsce, żeby tylko się nie odrodziła skała, nie? Nie. No. Zresztą, wiesz co, to jest tak dużo roboty, że nie wiem, czy bym chciał ryzykować taką, wiesz, to jest za dużo pracy. No nie, no wiadomo, jeżeli nie ma możliwości tam postawić ognisk, bo jest za ich po prostu za mało, może w przyszłych aktualizacjach dadzą więcej ognisk, no to wtedy... Na pewno o tym pomyślisz, nie? No, znaczy, ze wszystkich rzeczy, które mogliby dodać, to szczerze dla mnie... Jedno ognisko. Kolejnego ogniska jest... nawet jedno. Nawet jedno ognisko więcej. Tak. To dla mnie byłoby już wystarczające. Ja już przy pomocy tego jednego ogniska aż mógłbym fajne rzeczy podziałać. Tak, mógłbyś tej skały się tu pozbyć całkowicie i żeby tutaj cienia nie było. Tak, to znaczy, pozbyłbym się skałę, ale na przykład tą wieżę, która jest na górze, bym zostawił. Po prostu bym od dołu dobudował resztę tej wieży. No, można byłoby tak zostawić. No. No dobra, tutaj kończymy odcinek. Dzięki za dzisiaj. Chodź na cmentarz. Tam fajnie jest skończyć. Ale co na cmentarz? No na cmentarz odcinek. Zakończyć? Gdzieś tutaj sobie możemy sięgnąć. Elegancko, zapraszam. No, dobra. To tutaj zakończymy odcineczek. Dzięki za uwagę wszystkim. No i co? Zapraszam do kolejnych odcinków. Na pewno jeszcze się gdzieś tam The Capitol pojawi w przyszłości, jak Michał trochę podrobi, podreperuje. Może Sylwek wróci z powrotem do projektu. Mamy nadzieję, że tam z Sylwkiem jest wszystko ok. Jak oglądasz nas, to pozdrawiamy. No i co? I hejo. Dzięki za uwagę i do usłyszonka.